Dwór Sulimirskich w Kobylanach zostanie wyremontowany. Tak zapowiadają nowe właścicielki nieruchomości. Pod koniec 2020 roku zabytkowy XIX-wieczny budynek uległ pożarowi. W jego wyniku zniszczona została więźba dachowa oraz drewniane stropy. Nadpalone i zawilgocone są też mury. Zaczynamy działać, żeby uratować przede wszystkim ten cudowny, historyczny obiekt. Przede wszystkim uratować dla... Wsi Kobylany, dla mieszkańców wsi Kobylany, ale też, jak widzimy, dla nas. Dla nas też jest to miejsce wyjątkowe. To, że ten dwór udało się kupić w tak krótkim czasie, to jest szansa, że uda się go uratować. Jego ostatnie losy, w ogóle na przestrzeni powojennej, no nie były za szczególne. Został upaństwowiony. Nic się przy nim nie działo dobrego, później był sprzedany, przechodził dwukrotnie z rąk do rąk, nikt go nie remontował, chociaż plany ci właściciele przedstawiali szerokie. No, ten pożar nieszczęśliwy sprawił to, że przez chwilę wydawało się, że, że zupełnie nie, nie, nie będzie możliwe uratowanie tego obiektu. Jak widzimy, jest taka szansa. Nowe właścicielki planują stworzyć w budynku Muzeum Klucza Kobylańskiego. Jest to nazwa pierwszej w Polsce ordynacji. W XIV wieku majątek obejmował 13 miejscowości. Kobylany były wtedy ważniejsze od dukli. Dzisiaj mało kto zdaje sobie z tego sprawę, a nawet myślę, że sami mieszkańcy Kobylan o tym nie wiedzą. Naprawdę historia tych. Wsi z kobylanami w centrum jest fascynująca. Ja zajęłam się nią trochę później, bo zajmowałam się właściwie wiekami późniejszymi, ale żeby zrozumieć pewne e, dokumenty musiałam się cofnąć do średniowiecza i ten wiek XIV mnie naprawdę zafascynował. Wsparcie zadeklarował wojewódzki konserwator zabytków. Dwory na Podkarpaciu ogólnie są... W nie najlepszym stanie. Są obiekty bardziej lub mniej zadbane, o wiele się bardzo martwimy, ale ze względu właśnie na ten zły stan, też i w regulaminie naszym organizacyjnym przeznaczamy wyższą punktację dla tych obiektów i chcemy je chronić w specjalny sposób. Obiektem ma opiekować się Fundacja Klucz Kobelański.